Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Tak jak widzicie przed wami, słuchajcie, nowa seria na kanale. Będziemy tutaj zaczynali naszą symulację stacji benzynowej. Także zobaczymy, słuchajcie, co tutaj dla nas przygotowano właśnie, jeżeli chodzi o tą symulację. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym odcinku, słuchajcie. No i teraz najważniejsza sprawa, miałem troszeczkę z tym trudności. No tutaj, słuchajcie, lepiej poczekać, aczkolwiek jest to dziwne. Jest to dosyć dziwna sytuacja, że mamy naprawdę zawieszenie po prostu kompa, zawieszenie wszystkiego. No ale nic, ważne, słuchajcie, że udało się przejść dalej. Miejmy nadzieję, że to wszystko gdzieś tam się dla was nagrywa i będziecie mogli to zobaczyć w pełnej krasie. Oczywiście ustawienia troszeczkę zmieniliśmy, jeżeli chodzi o audio. No, tutaj naprawdę, słuchajcie, nie o to chodzi, żeby był jakiś wypas graficzny i tak dalej. Zobaczymy w ogóle o całą strukturę, cały system, co my musimy tutaj zrobić. Tak jak widzicie, no gdzieś tam na bezdrożach dojechaliśmy i mamy możliwość tutaj kupienia, no, jakiejś rudery przypominającej oczywiście stację benzynową. Co tutaj dla nas? No, tak jak widzicie, jesteśmy teraz dumnymi właścicielami stacji paliw i zaraz zobaczymy, co w związku z tym nas tutaj czeka. Pierwsze uruchomienie, słuchajcie, także pierwszy odcineczek dla was właśnie z symulacji stacji benzynowej. Dobra, co tu mamy? Co tu mamy? Obecne zadania: znajdź sposób na wejście do stacji paliw. Wskazówka: trzymając coś, możesz rzucić do kosza, by otrzymać wynik. Okej, dobra, czyli już wiem, o co chodzi. Aha, bo tutaj się nie da w ogóle przejść. To jest też ciekawe. A czemu tak jest? To mamy? Dobra, mamy to cały czas. Dobra. No, wychodzi na to, słuchajcie, że co? Pierwsze zadanie, troszeczkę tutaj ogarnąć po prostu. Posprzątać to, bo jak widzicie, no jest, jest słabo. Tutaj co prawda jest jeszcze takie wskazanie na ten dystans. Dobra, możemy po prostu sobie przejść dalej. Spróbujemy wrzucić tutaj do tego kontenera. Natomiast nic tu się nie zmieniło, jeżeli chodzi o ten najdłuższy dystans. Dobra, dużo tych śmieci, tak jak widzicie. No, tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy to faktycznie jest to, co powinienem w tym momencie wykonać, ale okej. Zawsze tak jest, słuchajcie, przy pierwszym uruchomieniu. Staram się gdzieś tam nie zaglądać, nie podglądać co i jak, tylko właśnie samemu sobie gdzieś tam odkrywać. Nie, co tutaj tak naprawdę możemy zrobić. Dobra, mamy tam jakiś znaczek zapytania, tak jak widzicie. No, stacja wygląda tak sobie. Dobra, może te dechy też wrzucimy tutaj. Dobra, jeszcze jedna. Ok. Dobra, udało nam się wejść. Zadanie pierwsze zakończone. Oh my god, słuchajcie, teraz dopiero zobaczyłem, jak to wygląda. No, jakby to powiedzieć, no nie wiem, czy chcielibyście tutaj na tej stacji w ogóle cokolwiek zrobić, ale no, wygląda to hardkorowo. Rozumiem, że mamy to odgracić. Podążaj za linią wysokiego napięcia i znajdź sposób na włączenie prądu. Dobra, tylko słuchajcie, zanim to zrobimy, naprawdę ogarnijmy tu troszeczkę, bo tu jest wielki jeden Saigon po prostu. Wygląda to koszmarnie i za chwileczkę oczywiście będziemy sobie... No, deseczka nie trafiła tutaj. Dobra, jakiś normalnie high score, no okej, dobra, jeszcze tutaj... Mamy sporo tego, acz nie możemy tutaj tak naprawdę zbyt wiele posprzątać. Zaraz zobaczymy w ogóle jeszcze jakie... No way! Dobra. No, muchy też tutaj, słuchajcie, lubią to środowisko.
No naprawdę, nie wiem, słuchajcie, czy naprawdę zdecydowałbym się kiedykolwiek zakupić coś w takim rodzaju. Wygląda to naprawdę koszmarnie. Dobra, no tutaj nic nie możemy więcej posprzątać. To też jest okej. Dobra, mamy linię wysokiego napięcia. Nie wiem, coś tam widziałem chyba. Zaraz zobaczymy. Tutaj jest linia wysokiego napięcia, proszę bardzo. Czyli tutaj mamy podłączenie. Dobra, idziemy dalej. Sposób na włączenie prądu. Dobra, musimy chyba tutaj wejść. Wejdziemy tu, wejdziemy. Dobra. Dobra, dobra, słuchajcie, uruchamiamy to całe tutaj zjawisko, można powiedzieć. No już lepiej, już lepiej, już jest światełko. A gdzie ta budka? Gdzie ta budka? Aha, tu mamy jakiś automat do gier. No chyba żebyśmy, słuchajcie, tracili nasze pieniążki. Dobra, idziemy, szukamy telefonu. Mamy kolejne zadanko, czyli odebrać telefon w budce na przodzie stacji. Dobra, jest budka, słuchajcie, no dawno takiej budki oczywiście nie widziałem. O! Dobra, ktoś tutaj do nas dzwoni. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But, luck would have it, that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Dobra, tak jak widzieliście, no mamy tutaj kwestię naszego bratanka. No okej, będziemy mieć partnera biznesowego. Dobra, mamy kolejne zadanie, żeby odczytać maila. Zobaczmy. Słuchajcie, co tutaj możemy zrobić? Dobra, przeszliśmy sobie i zobaczmy, co w tej skrzynce jest takiego ciekawego. Siemka! Albo raczej witam i pozdrawiam. Daleki uliczny i ja nie idziemy w parze. Tak czy inaczej słyszałem, że właśnie zrobiłeś swoją pierwszą porządną inwestycję na rynku nieruchomości. Szkoda, że podobno musiałeś oddać swój samochód pod zastaw, by kupić ową nieruchomość. Przecież zawsze możesz poprosić mnie o pomoc lub pożyczkę. Słuchaj, znam się na tym interesie, postaram ci się pomóc radą od czasu do czasu. Nie mam aż takiej swobody w ciągłym pisaniu wiadomości, więc będziesz miał czas przeczytać wszystko na spokojnie. Pamiętaj tylko, że musisz doprowadzić stację do stanu używalności. Nikt z nas nie ma pojęcia, jak duże jest jeszcze jej zniszczenie po tych wszystkich latach. Nie zapomnij tylko, by jak najszybciej zacząć generować dochód. Zerknij więc najpierw na dystrybutor paliwa. Nie przejmuj się pieniędzmi na daną chwilę. Jesteśmy przecież rodziną, a rodzina dba o siebie. Jestem tutaj, by ci pomóc. Czy to słowem, czy dolarem. Okej, dobra, no nawet mi się podoba ta wiadomość. Dobrze, słuchajcie, no przede wszystkim rzucimy okiem. Dobra, no chcemy kupić paliwko, tylko jak to zrobić? Tankowanie. Weź pistolet dozujący paliwo, kiedy czeka na ciebie klient. Okej, zatankuj. No dobra, a gdzie to kupić? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Dobra, no tutaj możemy po prostu to sobie odłożyć i pobrać. Okej, dobrze, wejdź do mini koparki. Wskazówka ma na imię Rudy. Dobra, no szukamy tej mini koparki.
Dobra, czy to jest ta nasza mini koparka? Ciekawy jestem, czy... Jest! Słuchajcie, no jest rudy, 105! Ej, co jest grane? Ona sama jeździ. Dobra, zadanie zakończone. Dobra, teraz co my musimy zrobić? Usuń piach sprzed dystrybutora paliwa. Okej. No way! Znajdź sposób, by zatankować rudego. No, powiem wam szczerze, że zaczyna być tutaj coraz więcej. Jeszcze idziemy szybciutko, sprawdzimy sobie skrzynkę mailową. Bo znowu mamy jakiegoś maila i to nawet można powiedzieć dwa te maile. Dobra, zobaczmy. Nowa fura, koparka. Dobra, mówię oczywiście o koparce. Dawno temu jeden z pracowników mojego wspólnika przywiązał się do tej koparki. Prędzej czy później każdy wołał na nią rudy. Tak czy inaczej, mimo iż ostał się na twojej posiadłości, nie jest mi wcale potrzebny. Tobie jednak bardzo się przyda. Tylko uważaj. Biedak ma już swoje lata, jego części przegrzewają się. Jeśli za szybko będziesz zbierał piach, będziesz musiał go od czasu do czasu ochłodzić. Rudy zniesie wysokie temperatury przez chwilę, ale spali o wiele więcej paliwa, niż byś chciał. Proszę, nie zsypuj piachu, gdzie popadnie. Wyrzuć go poza granicę stacji albo do miejsca, gdzie naturalnie możesz zrobić syp. Teoretycznie twoja kategoria prawa jazdy nie obejmuje maszyn ciężkich jak Rudy. Jeżeli ktoś zacznie pytać, poręczę za ciebie. Miłego dnia. Okej. Dobra, tam jeszcze mieliśmy chyba jedną wiadomość. Zobaczmy. Siemka to było. O, karnister i ekwipunek. Jestem pewien, że wiesz, o czym chcę napisać, ale i tak szybko ci przypomnę. Potrzebujesz kanistra paliwa, by zatankować rudego. Otwórz swój ekwipunek, by znaleźć ów kanister. Może na daną chwilę nie masz tak dużo narzędzi, ale jestem pewien, że z czasem twój repertuar zwiększy się znacznie. No dobra, mamy jakąś podpowiedź, tylko o dziwo jak naciskam tab, słuchajcie, to nic mi wcale nie wyskakuje z tego ekwipunku. Więc okej. Przeszukaj otoczenie, by znaleźć kanister na paliwo. Dokładnie, czyli no tutaj w ekwipunku po prostu jeszcze nic nie mamy. No, szukamy. Naprawdę muszę wam przyznać, że przyzwoicie to wszystko wygląda, naprawdę. Nawet nie sądziłem, że może to być w miarę takie zaciekawione, ciekawe. No dobra, kanister mamy, czyli trzymając kanister, kliknij na dystrybutor, by go uzupełnić. Jeżeli jest pełny, kliknij na wlew paliwa koparki, by ją zatankować. No dobra, czyli to sobie schowamy. Zobaczmy teraz, mamy nasz ekwipunek, mamy nasz kanister. No i dobra, słuchajcie, naprawdę. Tak jak widzicie, no zobaczymy, ile czasu nam zajmie w ogóle odgryzowanie tej stacji benzynowej, bo na razie widać, że jest hardkorowo. Samochody jeżdżą, więc pewnie chciałyby tankować. A tu proszę. Dobra, mamy pełny. Czyli paliwko jest. Dobra, i teraz zatankujemy naszego rudego. Okej. Dobra, i teraz co? Możemy już chyba wrócić do usuwania piachu. Dobra, pojedziemy sobie delikatnie. Dobra, z lewej strony, jak widzicie, mamy info o paliwie. No, mamy możliwość włączenia turbo, ale chyba na razie, słuchajcie, tego turbo nie będziemy używali. No, widać ten piach tutaj. Jeszcze, słuchajcie, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dobrze. Na razie się nam to nie udaje.
Okej, dobra. No, rury nam się przegrzewają. Dobra, no i gdzieś to musimy, słuchajcie, wysypać. No nie, cofnięto nas na... Dobra. I co, już usunęliśmy cały piasek? Okej. Nie no, słuchajcie, ta nasza koparka... to niestety, ale to jest pochłaniacz paliwa, tak jak widzicie. Za chwilę nam się skończy. Dobra, na razie ją zaparkujemy tutaj. Dobra. No, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Nie, normalnie myślałem, że ktoś tutaj jest. I co, nie ma tego piachu? Nie ma tego piachu. Dobra, idziemy sprawdzić maila. Zaraz się dowiemy pewnie, jak otworzyć tą stację. Otwieranie i zamykanie stacji paliw. Możesz otworzyć i zamknąć stację w każdym momencie, kiedy tylko ci się to podoba. Zatrzyma to twój zarobek, ale da ci moment, by się zorganizować, posprzątać lub odprężyć. Związana jest z tym jeszcze jedna sztuczka. Powiedzmy, że zrobi się straszny korek lub ty zrobisz bałagan na drodze. Ruch uliczny poradzi sobie z takim problemem w 60 sekund przy zamkniętej stacji. Okej, dobra, jest to jakaś podpowiedź. Dobrze, teraz dowiedzmy się, jak to otworzyć. Kiedy brak ci czasu na obsługę klientów, zamknij stację, by móc skupić się na innych odpowiedzialnościach. Dobra, idziemy tutaj. Okej, czyli tutaj będziemy mieć opcję, żeby otworzyć lub zamknąć. Stało się, kochani! Otwieramy naszą stację benzynową, słuchajcie, naprawdę. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych. Paliwko tutaj na pewno tańsze niż w Polsce, słuchajcie. No, otwieranie możesz otworzyć, zamknąć, to już wiemy. Zaraz obok dźwigni znajduje się przycisk do zresetowania ruchu ulicznego. Okej, czyli... W razie czego, jakbyśmy mieli problem, to możemy oczywiście zredukować sobie ruch uliczny. Dobrze, czy my to będziemy używali? No zobaczmy, uzupełnić zapasy paliwa za pomocą komputera, okej. Także słuchajcie, no stacja wygląda tragicznie, ale jednak troszkę tej techniki mamy. Mamy tutaj dostawę, proszę bardzo. Dostawa paliwa. Pozostałe paliwo, no my tutaj nie mamy za dużo. Dobra. Mamy nasze paliwko. O! Dobra, mamy pierwszy samochód. Jezus Maria. Co jest grane? Nie no, co się dzieje? Co się dzieje? Nie no, kochani, co jest grane tutaj? Brak paliwa. Czekajcie, muszę przeczytać. Zamawianie. Ponieważ garaż i magazyn są w ruinie, możesz jedynie zamawiać paliwo do dystrybutorów. Odpowiedzialna za to nakładka dostawa. Czy nie? Zamówienie możesz składać, kiedy jest ci wygodnie. Wszystkimi wydatkami na razie zająłem się osobiście. Jak wspominałem, jestem tutaj, by ci pomóc. Dobra, oczekuję od ciebie wszelkich osiągnięć.
dostawa, no. W drodze do stacji, ok, czyli my po prostu jeszcze nie mamy, nie mamy tego paliwa. Dobrze, jeszcze jeden mail jakiś, naprawdę dużo tych maili. Nie, no to już wszystkie przeczytaliśmy, także nie mam pojęcia, słuchajcie, co tu jest grane. Dobra, jedzie chyba nasze paliwko. Come on. Dobra, w międzyczasie skoczę tak szybko, no bo jednak zależy nam... o, to tutaj się tankuje, dobra. Jednak nam zależy, żeby te zadania jakoś realizować, także zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, co tam mamy. Dobra, tutaj gdzieś był ten automat, z tego co pamiętam. No naprawdę, nie można tu wejść? Można, dobra. Szkoda, że nie można tego odgrodzić. Bo... Dobra, dostawa jest, słuchajcie, także no chyba czas troszeczkę pozarabiać tych pieniążków. Mamy tutaj info, że mamy klienta, szybciutko lecimy. Dobra, zobaczmy, czy uda nam się w końcu zatankować. No i straciliśmy kolejnego klienta, kochani, naprawdę, jeśli dostawa dojechała, odkręć zawór, by napełnić zbiornik. Dobra, a gdzie ten zawór, słuchajcie, jest? No way, naprawdę, jeszcze się wiele musimy nauczyć, jak widać. Dobra, tu mamy zaworek. Dobra, zobaczmy, czy my w końcu mamy tu jakieś paliwko. Tankowanie. Lewy shift możemy przyspieszyć prędkość tankowania, dobra. Ok. Nie wiem, słuchajcie, nie widzę tutaj w ogóle. Dobra, zobaczmy. Nie no, tu jest wszystko ok. Dobra, zobaczmy, może jakieś maile będą. Tankowanie. Nie wiem, czemu to piszę, ale cóż, bez zbędnego gadania. Tankowanie to twoje podstawowe źródło zarobku. Każdy klient oczekuje odpowiedniej ilości paliwa. To, co przelejesz, tracisz. Tak to po prostu działa. Im bardziej jesteś precyzyjny, tym większa szansa na otrzymanie napiwku. Jeżeli klient chce dużej ilości paliwa, możesz zwiększyć moc pomp, trzymając shift. Ok. Dobra. No, musimy obsłużyć pierwszego klienta. Zobaczmy. O, i teraz to jest ta chwila, czy to się uda, słuchajcie, zobaczmy. Bang, dobra. No, jakby nie patrzeć, słuchajcie, mamy tutaj pierwszy zarobek na naszej stacji. Dobra, co tu musimy jeszcze zrobić? Narzędzia, worek na śmieci. Dobra, mamy worek na śmieci. Jest w magazynie. To jeszcze mamy zablokowane, czyli nie możemy niestety tutaj posprzątać. Dobra.
Dobra, zobaczmy, bo może mamy ten worek na śmieci. Tak jest. Używając worka na śmieci, możesz podnieść małe śmieci i wymieniać worki w koszach. Duże śmieci jak gruz lub pełne worki na śmieci muszą zostać umieszczone w zewnętrznym kontenerze. Musisz zamówić wywóz śmieci za pomocą komputera, by opróżnić kontener. Jeśli nie wymienisz worków, kosze zaczną śmierdzieć i odstraszać klientów. Dobre to jest, słuchajcie, naprawdę. Okej, okay, dobra, zorientujmy się w ogóle, gdzie są te nasze kosze, które mamy wymienić. Dobra, tutaj jak widzicie, możemy po prostu troszeczkę ogarnąć. Okej. Okay. Dobra, jedzie klient, słuchajcie. Dobra, zaraz się zajmiemy. Siemaneczko. Dobra, gdzie my tu ma... Aha, dobra, jest. Z lewej strony mamy... mamy zarobki. Dobra, weźmy ten worek, wynieśmy to. Dobra, sprzątamy dalej, słuchajcie, bo musimy tu naprawdę ogarnąć ten bałagan. No, jeszcze tutaj naprawdę jest sporo do posprzątania, jak widać. Dobra. Dobra, na razie klienta żadnego nie ma. Dobra, spróbujmy teraz powynosić te worki. Dobra, zaraz w ogóle się zorientujemy, co tu jest tak naprawdę potrzebne. Dobra, klienta nie ma, więc możemy się tym zająć. Dobra, pozbądź się pełnych worków na śmieci i starych mebli. Okej. Dobra, jestem tylko ciekawy. Słuchajcie, co tu jest za miejsce? Dobra, co to jest takiego? Dobra, mamy tego sporo. No dobra, czyli najpierw, ja bym najpierw, słuchajcie, chyba ogarnął tą stację naszą ewentualnie, żeby... Coś tutaj. Mamy klienta, dobra. Świetnie. Dobra, naprawdę, słuchajcie. No natomiast coś tutaj nam nie przybywa. Nie przybywa nam tej kasy. Co jest grane? Co jest grane? Tak jak mieliśmy 186, tak nadal mamy. Dobra. Posprzątajmy troszeczkę ten nasz bałagan. No, ten zegar jest bardzo ładny. Nie wiem, czy ja chcę tutaj wszystko... Wszystko stąd wyrzucać.
No, jeszcze tutaj mamy sporo do zrobienia. Jeszcze w ogóle musimy później podejść tam do magazynu i to też wykonać. No, zbierają nam się muchy. Jestem ciekawy, czy można... Okej, miotło nam się udało zakupić, ale... Co jest grane z tym materacem? Dawaj go tutaj. No naprawdę, słuchajcie, już powolutku zaczyna to wyglądać. Odgracamy, naprawdę zaraz nam się kontener zapełni. Dobra, mamy klienta. Dobra, dzięki. Nie no, dobra, zwiększa się kasa, słuchajcie, także to nie jest tak do końca. Nie no, trochę żeśmy to wrzucili słabo, powiem szczerze. Dobra, ten materac nam tutaj strasznie przeszkadza. Okej. Dobra, i co, nie możemy teraz wyjść z tego śmietnika? Nie możemy stąd wyjść teraz, jaka jazda! Dobra. Dobra, jeszcze to. Dobra, i tutaj już chyba nic nie możemy więcej. Aha, jeszcze tu jest, dobra. Klient, lecimy. How much do I owe you? Dobra. Dobra, usuńmy jeszcze te deski stąd. No, trzeba przyznać, słuchajcie, że na początku sporo dużo takiej brudnej roboty. Dobra, znowu mamy jakiegoś maila, zobaczmy. Dobra, narzędzia, ok. Zamiatanie. Kilka słów o pyle. Tak. Jak w twoim przypadku, oba to praktycznie jeden czort. Dostaje się wszędzie, praktycznie nigdy nie da się go pozbyć. Jak zdążyłeś już zauważyć, mieszkasz na pustyni, jesteś również właścicielem stacji, która na swój teren zaprasza najróżniejszych klientów o różnym stanie higieny osobistej. Innymi słowy, dbaj o czystość podłóg. Kiedy jesteś wewnątrz pomieszczenia, zwracaj uwagę na podłogi. Często ocenisz poziom higieny szybkim wglądem. Górny lewy róg ekranu. Jeżeli podłoga jest brudna, istnieje szansa, że któryś z twoich klientów po prostu w coś wdepnie i zaraz potem wyjdzie oburzony. Czerwony stan oznacza złą higienę.
do posprzątania użyj miotły, wyjmij ją z ekwipunku. Okej, dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda u nas tutaj. Jest, tak, widać, że to jest stan... stan podłogi. Dobra, no to spróbujmy to zamieść po prostu. Aha, dobra, mamy klienta. Awesome. Dobra. Ekwipuneczek, miotełka. Nie no, słuchajcie, da się to w miarę ogarnąć. Dobra, no według stanu to jest tutaj naprawdę ok. Oh my god. Policję mamy na stacji. Dobra. Okej, zamów wywóz śmieci. Dobra, to akurat by się przydało. Zaraz jeszcze pójdziemy trochę ogarnąć zbiór śmieci. Dobra, zamów. Wydarzenie Denis. Co to jest? Denis od czasu do czasu zawita na stacji, by namalować wulgarne graffiti na ścianach. Powstrzymaj go, rzucając w niego różnymi przedmiotami. Inne podobne losowe wydarzenia będą występowały w trakcie rozgrywki. Możesz wyłączyć ich powtarzalność w menu opcji. Nie no, dlaczego mamy wyłączać? Dobra, pogoniliśmy go, ale niestety troszkę nam tutaj pomalował. Dobra, czekamy na ten wywóz śmieci, bo już jeden kontener mamy cały załadowany. Natomiast coś tu chyba jedzie. Dobra, kup wałek malarski i pomaluj porysowane ściany. Okej. Czekajcie, bo to było w kompie. Dobra, narzędzia i wałek. Dobra, teraz zobaczmy. Czyż to maluszek? Tak, słuchajcie, nie no, mamy malucha na stacji. No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, słuchajcie. Już pędzę, droga klientko. Oczywiście tankowanie maluszka, słuchajcie, to jest coś naprawdę przyjemnego. Dobra, no słuchajcie, naprawdę zaczynamy się zbliżać do $500. Dobra. Oj, oj, oj.
Aha, nie można za szybko. Dobra, naprawdę coraz to lepiej. Dobra, czyli da się to zrobić. Dobra, zobaczmy, gdzie on tutaj... Aha, to są tu jakieś koty. Dobra. Dobra, na razie wystarczy. Ha, on jeszcze tutaj pomalował. Dobra, tylko ja bym chciał te deski zdjąć. I tak, tu możemy. To jest niezłe, że nie możemy wyjść stąd czasami. Dobra. No tak jak widzicie, naprawdę sporo mamy tutaj roboty na naszej stacji. Dobra, oj, mamy klienta. Dzięki. Dobra. Jeszcze naprawdę sporo tych desek nam zostało do zdjęcia. Nie no, muszę wam przyznać, słuchajcie, że naprawdę da się, słuchajcie, w to wciągnąć, po prostu niesamowite to jest. Dobra, no ale mamy tych desek tutaj po prostu, no to będziemy, słuchajcie, wieki sprzątali tą naszą stację, żeby ona faktycznie wyglądała tak jak trzeba. Dobra, jedzie klient, a my tu naprawdę jeszcze dużo tych deseczek mamy. That'll do. Okay. Dobra, jeszcze tutaj troszeczkę.
No, już ta nasza stacja zacznie wyglądać. My ją sobie, słuchajcie, jeszcze w tym odcinku pomalujemy. No i chyba będziemy, słuchajcie, kończyć nasz pierwszy odcinek, aczkolwiek naprawdę już nie będę mógł się doczekać kolejnego dla was. Naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita, fajna symulacja tej stacji benzynowej. Naprawdę bardzo przemyślane, słuchajcie, to muszę powiedzieć, że nie sądziłem, że naprawdę aż tak mocno wciągnę się w to. Naprawdę na razie każde tutaj zadanie może zaskoczyć. Dobra, tu już wszystkie deseczki. Tutaj wszystkie. Dobra, jeszcze tutaj mamy coś. Dobra, no już naprawdę ta nasza stacja, słuchajcie, zaczyna wyglądać. A już tym bardziej, że... no, słuchajcie, powiem wam tak. Nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że zobaczę Fiata 126P właśnie tutaj. Dobra, to jeszcze tutaj mamy troszeczkę do pomalowania. Okej. No, słuchajcie, tu każdy element można tak naprawdę fajnie pomalować. Dobra, jest tylko kwestia... ciekawy jestem, czy możemy na przykład, nie wiem, zmienić kolor farby. Dobra. Dobra, tam klient chyba czeka, więc lecimy zarabiać pieniążki. Słuchajcie, dobijemy do $500. W tym odcinku na to by wychodziło. Just as I wanted. Dobra. Dobra, słuchajcie, ten pierwszy odcinek zrobimy trochę dłuższy, niech naprawdę ta stacja wygląda, bo jak zaczynaliśmy, to tak jak pamiętacie, wyglądała fatalnie. Dobra. Chyba słyszałem klienta. Tak jest. Super. Szybko poszło. Dobra, zobaczmy. Tu już jest.
Dobra. No już słuchajcie, naprawdę troszeczkę ładniej to wszystko zaczyna wyglądać. Dobra, jeszcze tabela tutaj. Tak, tam było coś na temat. Możemy sobie wybrać kolor. No dobra, ale to później będziemy się bawić kolorami. No dobra, słuchajcie, na razie klient tutaj nie przyjeżdża żaden. Okej, okay, słuchajcie, no mamy naprawdę już dzisiaj sporo tutaj udało nam się wykonać, jak na pierwszy dzień. No troszeczkę tej tutaj farby mamy pochlapane. No ale cóż, kochani, no mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Także tak jak widzicie, zaczynamy dzień drugi na naszej stacji. I to już w pierwszym odcineczku udało się zrobić, czyli po pierwsze przekroczyliśmy kwotę 500 dolarów zarobku. Ogarnęliśmy, słuchajcie, troszeczkę tą naszą stację. Widzieliśmy malucha, który u nas tankował. Sami zresztą tankowaliśmy właśnie tego malucha, więc mam nadzieję, że ten odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie pozdrawiam was z mojej stacji benzynowej, słuchajcie, która właśnie wygląda już trochę lepiej niż na początku. No i cóż, kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!